Dwa tygodnie temu nagrałam dla Was film, w którym ogłaszałam nową funkcję YouTube Shorts, a mianowicie wydłużenia tych YouTube Shorts z 60 sekund do nawet 3 minut. I nie byłoby w tym nic dziwnego i ten dzisiejszy film w ogóle nie miałby prawa powstać, gdyby nie to, że YouTube ogłosił, że. Te wydłużone shorts wejdą 15 października, a my mamy dzisiaj 23, i funkcji dalej w Polsce nie mamy. Dlatego w dzisiejszym nagraniu opowiem Ci, co udało mi się na ten temat znaleźć, dlaczego ta funkcja jeszcze w Polsce nie działa i nie tylko w Polsce, i co my możemy w takim razie z tym zrobić, żeby z tych YouTube shorts korzystać, i kiedy one się faktycznie realnie pojawią. Zostań ze mną. Przyznam szczerze, że od 15 października, czyli od zeszłego wtorku, codziennie próbowałam wrzucić tego 3-minutowego czy tam chociaż półtorej minuty tego shortsa. No i na aplikacji mobilnej, pomimo tego, że ją próbowałam aktualizować i tak dalej, dalej nie było takiej w ogóle opcji. Gdzieś tam widziałam w komentarzach zagranicznych, że komuś udało się to zrobić na tej zasadzie, że wrzucił takiego shortsa z. Poziomu komputera, no i po prostu w statystykach widział, że ona się na karcie shorts pojawia, no ale jakby to nas w ogóle nie y, urządza. No i teraz okazało się, że YouTube w końcu ustosunkował się do tego swojego tak naprawdę fakapu y, i powiedział nam o co tutaj chodzi i dlaczego ogłosił w ogóle datę 15 października. Otóż, według YouTube'a y, ogłosił on, że 15 października będzie wchodziła ta funkcja, ale. Jakby od tego momentu ona będzie stopniowo wchodzić. Co wcale nie było prawdą, bo tak naprawdę, tak jak w poprzednim filmie z zeszłego tygodnia mówiłam o nowinkach na 2025 rok, które będą na YouTubie, tak? No to tam faktycznie była taka informacja, że to potrwa kilka miesięcy, zanim te różne funkcje zostaną. Na świecie wprowadzone, tak, na YouTubie. Natomiast jeżeli chodzi o te YouTube shorts dłuższe, informacja była jasna. 15 października ruszamy, od tego dnia filmy pionowe powyżej minuty do 3 minut będą shortsami. No ale aktualnie YouTube to prostuje i dowiadujemy się, że chodziło im o coś innego, a mianowicie, że od 15 października, po pierwsze, ta funkcja zacznie być wprowadzana po kolei etapami. Według różnych krajów, lokalizacji, według rodzaju konta, czyli pewnie większe konta szybciej, tak, niż mniejsze i tak dalej, i tak dalej, więc zanim to do Polski dojdzie, chwila potrwa. Aktualnie YouTube w tej nowej aktualizacji powiedział, że y, zamierzają to wprowadzić do końca listopada i rozwijać dalej, więc... Mamy w teorii taki deadline do końca listopada 2024, że te dłuższe szorcy faktycznie się pojawią. Natomiast w tym momencie ja już mam tutaj, jakby, nutkę takiej niepewności, czy to na pewno tak się faktycznie wydarzy, czy oni z tymi swoimi etapami zdążą. No i dodatkowo YouTube jeszcze tłumaczy, że dodatkowo z tym 15 października chodziło też o to, że od tego dnia. Shorts, a właściwie filmy pionowe, które zostaną y, opublikowane na platformie, a będą miały od 61 sekund do tam, załóżmy, y, tych 3 minut, tak, że filmy od 15 października, które zostaną opublikowane, a będą pionowe, to one w momencie, kiedy już u ciebie na twoim telefonie ten YouTube Shorts, yy, ten dłuższy jakby się pojawi i w twoim kraju i tak dalej, czyli w Polsce, tak, to w tym momencie te filmy, które były od 15 października publikowane w taki właśnie sposób, tak, pomimo, że no, pierwotnie będą publikowane jako normalne filmy jakby poziome, to one zostaną jakby przekonwertowane na te YouTube Shorts, czyli Pomimo, że teraz tych YouTube Shorts jakby dłuższych jeszcze w Polsce nie ma, to jeżeli od tego 15 października opublikowałaś, opublikowałeś filmy pionowe, które mają od minuty do 3 minut, i one w tym momencie jakby są w Twojej zakładce filmy poziome, tak. No to w momencie kiedy w Polsce już te YouTube Shorts dłuższe się pojawią, to te właśnie filmy opublikowane po 15 października zostaną przekonwertowane na te dłuższe YouTube Shorts. Natomiast te, które były w taki sam sposób, czyli pionowo od minuty do 3 minut opublikowane przed 15 października, te filmy dalej będą jako filmy poziome po prostu kwalifikowane, że one nie będą przekonwertowane. Więc podsumowując, YouTube mówi, że etapami będzie nam wprowadzał te YouTube Shorts dłuższe i Filmy, które były publikowane pionowe od 1 do 3 minut długości po 15 października, one z czasem zostaną po prostu tymi YouTube shortcami dłuższymi i znajdą się właśnie na tej karcie shorts i będą traktowane jak shortsy. Co my w takim razie możemy z tym zrobić? No możemy pójść w dwie rzeczy: albo po prostu poczekać i nie robić nic i nie ryzykować, tak. W pewien sposób nie publikować takich filmów, które na razie niby szorcami nie są, a w przyszłości mogą potencjalnie się nimi stać. Tak? I ja powiem szczerze, że sama się waham, co tu zrobić, bo na dobrą sprawę, jak ja zacznę wrzucać filmiki do 3 minut, które będą pionowe i one mi będą w mojej po prostu zakładce normalnych filmów, to szczerze powiedziawszy, obawiam się, jak na to algorytm zareaguje, i wydaje mi się, że to nie będzie dobra reakcja. Jeżeli chcesz zaryzykować i masz taką możliwość, no to możesz faktycznie zacząć sobie publikować nawet codziennie takie właśnie pionowe filmy, i w momencie, kiedy w Polsce zostanie już ta funkcja faktycznie wprowadzona, to te filmy wszystkie nagle trafią na kartę shorts, no i tak naprawdę możesz wyprzedzić nas wszystkich. Ale powiem szczerze, że ja sama nie wiem, co zrobię. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie Wy macie plany na ten temat, bo to, że wkurzyliście się pewnie tak jak ja, że YouTube po prostu tak zamieszał, to jestem o tym przekonana. A jeżeli interesują Cię pozostałe funkcje, które YouTube wprowadza etapami z czasem w 2025 roku, to koniecznie zobacz mój ostatni film, który znajdziesz teraz na ekranie końcowym. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć!